Wracamy na chwilę do swojej noclegowni. Jest park 23 września. Tu trzeba uważać. Naszą skalurę. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zapraszamy Was na spacer wąskimi uliczkami Saigonu. Zapraszamy. No, widzicie, widzicie. A, jest. Londry. 20 tysięcy kilogram. No, prowizja, nie? Ale to trzeba było być za dzisiaj, żeby oni zdążyli to zrobić. To co? No, to uważaj na motocykle. Wąsko tu. Tu jest hinduska restauracja. No. Brzuszek ładny, taki pękaty. W hotelu taki wąski, na takiej wąskiej uliczce mieszkamy. Tutaj tak, tak, tutaj guest house'y, też guest house'y. Odbywa się normalnie życie. Co mi tutaj w kadr wchodzisz? Widzicie, jaka malutka uliczka wąska. A ile jest guest house'ów tu, pokoi do wynajęcia. A my mieszkamy tutaj w Saigon Cozy Hotel. O, zobaczcie, jak poszedł do góry. I gra psunie. Już jest problem. Oczywiście. Małe sanktuarium musi być teraz przy wejściu z darami, z kadzidełkami. O, nasze śniadanie pan przyniósł w tym pudełku. Welcome to Kozy. Mieszkamy w Kozie. A, taki żarcik. W naszej pięknej, zaczarowanej uliczce. Ale, ponieważ ona jest taka szeroka, więc postanowiliśmy, że gdzieś skręcimy w bardziej węższą. O, na przykład tu, zobaczcie. Tu się zwęża o połowę. Więc idziemy zobaczyć, co tu słychać w tej wąskiej ulicy i jaka ona długa jest.
Widzicie? I warzywniak jest. Ja dobrze widzę, że są, patrz, ziemniaczki są. I taka duża, ładna marchewka. A ten co to, chałba? Nie, to jest tofu chyba. O, zobaczcie. Tu jest następna uliczka. Takie zakamuflowane to trochę jest wszystko. O, tam coś mi śmignęło. Następna uliczka. Mimi Hostel, Backpackers. O. Full House Hostel. I od razu pranie tam jest, laundry widzę. Tutaj mały skuter, już od małego się uczą. A widzicie? Już maluchy się uczą na małych skuterkach jeździć. Ach, te kable czernogrodobelskie, ale wszystko odbiega dobrze. O, uwaga, bo tu skrzyżowanie. Skrzyżowanie, idziemy dalej sobie. Co my tu mamy? Tu było jakieś biuro podróży, Xero. Tu mamy, o proszę, fryzjera. Kołysanka ze smartfona leciała. 10:03. Jakie zapachy kuchenne. Jakaś tam cebulka była. No. O, widzicie, tu jakiś taki balkonik. Wyrko. O, tu aneks. Kolorowe podwórka. A tu się jakaś krzyżuje. O, zobaczcie z tej strony. Dobra, 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 zakręcamy. Żeby się nie narzucać ludziom. No. Kurczę, normalnie labirynt tu jest. Tu coś cieknie. My wychodzimy na główną ulicę, ale my zaraz wejdziemy w kolejną, taką małą uliczkę, żeby zobaczyć, tylko trzeba ją znaleźć najpierw, bo one są tak wąskie, że z głównej ulicy się po prostu w ogóle nie rzucają w oczy, one tu są ukryte. A nie wiem, czy tutaj nie ma przejścia. To jest uliczka? Nie wiem. Ale tu jest chyba uliczka. O, może tu jest uliczka, to? Chodzimy? Te kable. No zobaczmy, gdzie zajdziemy. Tutaj jest, się zmywa naczynia. Czekajcie, aż muszę okulary zdjąć, bo... O, jednak. Tak, no zobacz, jaka ona ma 2 metry, niecałe 2 metry szerokości. Hello. Tu prawie jak przed meczetem. A może tu przedszkole jest? Hello. Owen House. Może był. Może był.
Cisza tutaj, spokojnie życie płynie. Tu jakiś spożywczak. Tu też. Tu jakiś An Hostel, ale widać, że jest nieczynny. Nie, on może wiesz, podczas pandemii to pewnie to wszystko tętniło życie, nie? Jakiś korzysta. Tutaj widzicie kapliczki w każdym domu. A jesteśmy na imprezowej ulicy, Bój Wien. O, zobacz jaka opuszka. Sobie tam chilluje. Room for rent. Tu mamy krzyżówkę. Jakieś produkty do zastanowienia, że taki to jest. Ale zobacz, jakie duże jajka są. Zobacz. Co? Jakie duże jajka? I celki, hello. Co? Co było? No, faktycznie. Hostel. Może był. Tu jest fajny taki balkonik zrobiony. Zobaczmy tutaj, tu psy przed takimi domami widlowymi na ogrodzeniu też są psy, też zauważyłem po drodze. Luxury Home Saigon. Tutaj to się coś się wali. Tutaj można by kupić, to wyremontować. Bo to taka wygląda jak waląca się stodoła. Gdyby to wyszli chyba na tą swoją uliczkę? Chyba tak. Co? Tak, to jest to lampy.